Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, cudowny dzień. Oczywiście, że tak. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie mówimy o tym, co tam ciekawego w świecie, no powiedzmy, Oscarów, złotych malin, tak, będą oczywiście nagród, filmów, serwisów VOD, krótko mówiąc, co tam w świecie chorego łutu. Jak najbardziej. Nie mówię, czy nazywam się Marcin Skruch i będzie się dzisiaj działo, bo nie będę oczywiście ukrywał. Tematem przewodnim dzisiaj będą Oscary i ich nowe zasady, bo tak rzeczywiście się stało, że no mamy nowe zasady w Oscarach, a ktoś tak wymyślił, no co im poradzisz, co im robisz, ale również pomówimy sobie dzisiaj oczywiście o złotych malinach, panie i panowie, bo przyznano je. Inne nagrody ważne, czyli orły, polskie złote orły, również o nich będziemy sobie mówić. Co to mamy jeszcze dalej? Słoneczny Patrol powraca, panie i panowie, stacja Fox szykuje reboot, to będzie piękne. Kapitan Jack Sparrow powraca do Disneya, najprawdopodobniej się przeprosili. Kogo mamy jeszcze tutaj? Bob Iger, czyli szef Disneya, czyści wytwórnie z miernych projektów, jak to ładnie oczywiście nazwał. Opowiem sobie o nowym Halloween, bo rzeczywiście tego jest też trochę w nowościach marcowych, a nawet kwietniowych premierach na Sky Showtime. No niestety będzie też cykl PESEL nie oszukasz, ponieważ zmarł Akira Toriyama, twórca między innymi Dragon Balla, więc o tym przez chwilę pomówimy. Czy przesilenie zimowe, czyli holdovers, to jest co? No to może się okazać, że to jest, panie i panowie, plagiat. Zobaczymy, jak to będzie. Michael, oczywiście nowa biografia Michaela Jacksona. Co dalej? Kto zarobił najwięcej? Ale to już zobaczymy za chwilę. Może się o tym jeszcze zdążymy sobie pogadać. Tutaj już patrzę, co się dzieje, panie i panowie. Ale widzę oczywiście, że mam delikatny kanał. I oczywiście tutaj TikTok się nie wystartował. Bo wiadomo, że nie byłoby za dobrze, gdyby rzeczywiście było fajnie. Więc tutaj muszę tylko sprawdzić coś. I już będziemy jechali z koksem. Proszę bardzo, ciach, tutaj miniaturka. Okładkę nazywają pięknie, może być okładka, nawet niech sobie będzie dla Was okładka. Mi to nie przeszkadza w żaden sposób, drogie TikToki. Niech będzie ta. Okej, dobra, jest w porządku. Możemy, wszystko jest. Nie, czego jeszcze nie ma? A, jeszcze nie ma tematu. I teraz możemy zaczynać. Że może być trudno trzymać skupienie. Dobrze. Dobra, jedziemy. Dawać mi tutaj te wszystkie rzeczy. Oczywiście, ale zanim przejdziemy do tematów bieżących, tematów podstawowych, oczywiście musimy kilka rzeczy mówić. Witam cię bardzo serdecznie, Grabarzu. Cześć, fajnie, że jesteś. Jest i oczywiście Jurek Piechota. Kamil Garfield. Dzień dobry wieczór. Na paradzie absurdów kiedyś święto kino nazwanymi Oscarami. Zgadza się. Ja już mówię i to od dawien dawna. Cześć w ogóle drodzy YouTubowicze w formie pionowej, że od lat 90., kiedy to Miramax zaczął się, że tak powiem, bawić w Oscary, to Oscary nie są przyznawane najlepszym filmom, tylko najlepiej rozreklamowanym. Więc o tym sobie dzisiaj pomówimy. Cześć Perfumella. Witam bardzo. Ty nie szybko zleciał? Bardzo szybko zleciał. Iger czyści z marnych projektów, to musiałby skasować wszystkie projekty od mniej więcej 6-7 lat. No pewnie rzeczywiście tak. Jeszcze Adalet. Witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, na początek oczywiście rzeczy ważne i ważniejsze. Otóż, ponieważ rozpoczęliśmy, umówmy się, że rozpoczęliśmy, rozpoczniemy niedługo nowy cykl w cyklu Kultowe Horrory, to pora na Wasze propozycje. Więc właśnie w tym momencie wrzucę Wam na czacie link. Już Wam tutaj pokazuję, o co chodzi. Drodzy widzowie, otóż pod tym linkiem czekam na Wasze propozycje, gdyż, ponieważ iż, dobrze wiecie, że do cyklu Kultowe Horrory to właśnie Wy wrzucacie propozycje, no i czekam na nie z niecierpliwością, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Możecie różne podawać propozycje, to muszą być horrory, thrillery, straszaki, po prostu pod tym postem wpisujcie jak najbardziej i to w tym momencie już propozycji trochę jest. Ja tutaj jak najbardziej wypisałem wszystko, co już było omówione, więc żeby nie powtarzać się, bo nie ma potrzeby. Widzę, że Adalet napisała Gatunek, The Grudge, Cmentarz dla zwierząt, Ring. Ktoś napisał Klasyka, czyli Kujo, Hostel, Uśpiony obóz. Tutaj mamy jeszcze Srebrna kula, Straceni chłopcy, Obserwatorzy, Maniak Cop. Witam wszystkich TikTokowiczów. Anna Konda, bardzo ładnie. Trylogia Roba Zombiego, czyli Dom Trupów, dwójka Benkarty Diabła i trójka Tree from Hell. Bardzo chętnie. Toxic Avenger, Krzyk już był oczywiście omawiany. Blob i Hostel, więc jak najbardziej wpisujcie. Czekam do środy. Do środy czekam na Wasze propozycje i wtedy oczywiście, bo miałem opóźnienie, no bo jakże ileby inaczej, bo okazało się, że życie nadgoniło wszystko, no i stało się tak, że nie opublikowałem w ostatnią środę odcinka Kultowe Horrory. Także dzisiaj są Oscary, to wszystko się
wszystko się zmieni. Także będzie wszystko w porządku. Wy, drodzy TikTokowicze, właśnie mówię do was, bo mam trzeci monitor, możecie jak najbardziej wpisywać swoje rzeczy. Także jesteśmy dzisiaj bardzo oczywiście w wielu miejscach. Witam bardzo serdecznie Kasię tutaj właśnie na Instagramie, także Queens of Suburbia 3 również witam cię bardzo serdecznie. I chyba Queens of Suburbia chyba kojarzę, ale miniaturka jest zbyt mała, żeby teraz powiedzieć. Jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu, Twitterze, TikToku i Instagramie, także wszystko jak najbardziej. O której zaczynamy Oscary? Oscary zaczynają się normalnie o północy czasu polskiego, bo wiem, że jest tu wielu widzów ze Stanów, z Kanady, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, o północy czasu polskiego, więc umówmy się, że jakieś 20 minut, 15 minut przed Oscarami rozpoczniemy naszą transmisję. Na YouTubie, jeżeli jesteście, no to w tym momencie tak jest ustawione, że po zakończeniu tej transmisji to automatycznie Was przekieruje na tą nową. Także to będzie rzeczywiście zrobione w ten sposób i będziemy z Oskarami siedzieć aż do rana, panie i panowie, bo to rzeczywiście gruba sprawa, no co tu dużo mówić. Słuchajcie, nie będziemy przedłużać, tylko zaczynamy z nagrodami, bo zaczniemy oczywiście od nagród, a czemu by nie, kto nam zabroni. Jak mamy zacząć od nagród, to niech będzie. Muszę tutaj oczywiście jeszcze jedną rzecz zmienić, bo nie zmieniłem wcześniej. Proszę bardzo. I lecimy, panie i panowie. Zacznijmy od Orłów, czyli polskich Oscarów, jak bardzo ładnie zwał. Niech tak będzie. Może rzeczywiście być. Orły, Zielona Granica, najlepszym polskim filmem ubiegłego roku. To jest akurat artykuł Łukasza Małszyńskiego. I co tutaj mamy, panie i panowie? Dziś wieczorem poznaliśmy laureatów polskich nagród filmowe Orły. No wiadomo rzeczywiście, że tak musiało być. Sekundkę, tutaj muszę widzę wejść. Nie, ale tu muszę wyłączyć na chwilę tomu, tu muszę widzę wejść na chwilę do studia, bo widzę, że pewnym ludziom woda sodowa odbija. I muszę zrobić tutaj porządek. Tak, jak najbardziej. Do widzenia panu. I już jest spokój. Dobra, wracamy do Orłów. Zaledwie jedną statuetkę, ale za to najcenniejszą dla najlepszego polskiego filmu 2023 otrzymała Zielona Granica. Słuchajcie, nie będę się rozwodził na temat wszystkich, że tak powiem, filmów. Cześć, Bounce, witam cię bardzo serdecznie, Bounce and Slap. Powiem wam tylko, kto zdobył w jakich kategoriach. Więc film europejski to był produkcja w trójkącie. Odkrycie roku to Grzegorz Dębowski za reżyserię filmu Tyle co nic. On w tym momencie wchodzi do kin w Polsce. No niestety ja sobie go tutaj nie obejrzę, chyba rzeczywiście, że ktoś stwierdzi, proszę bardzo, wysłamy je również do Irlandii albo bardzo szybko pojawi się na jakimś VOD, bo chcę się pochwalić. Dzisiaj okazało się w ogóle, że oprócz tego, że no, mamy Polsat, to mam dostęp do HBO Max już od wielu, wielu, wielu lat się okazało, ale dzisiaj, panie i panowie, ogarnąłem sobie VPN-a, takiego VPN-a, który mi pozwala oglądać, bo wcześniej miałem jakiegoś badziewnego, który no, nie pozwalał oglądać tych produkcji HBO Max i teraz mam dostęp nawet do HBO Max, a już niedługo do Maxa, więc spodziewajcie się materiału, jak założyć konto na Maxie. Drugie, dźwięk, panie i panowie, to jest osoba między innymi Radosław Ochnio, Adam Szlenda i Filip Krzemień za dźwięk do filmu KOS. Ja wam bardzo dawno obiecałem już oczywiście rozmowę z Radosławem Ochnio, jesteśmy umówieni, tylko po prostu nie ma czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Także jakoś to jest, ale spokojnie ta rozmowa z Radosławem powiedział, nie ma problemu, stary, siądziemy, ogarniemy, bo on w tym momencie jest na planie filmu Wojtka Smarzowskiego. Cześć Stasik, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Dalej, filmowy serial fabularny to 1670. O najsłynniejszym Janie Pawle w dziejach historii Polski. I już wam powiem, jest potwierdzony drugi sezon. Już Netflix potwierdził, także ci wszyscy, którzy kochają, dostaną drugi sezon. Charakteryzacja to Anneta Brzozowska za KOS, kostiumy Dorota Arkello za KOS, scenografia Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński za film Filip, montaż Nikodem Habior za Filipa, muzyka Łukasz Rostkowski za film Chłopi, zdjęcia Michał Sobociński za Filipa, film dokumentalny Pianoforte, nagroda publiczności Chłopi, nagroda drugoplanowa rola Kobica Agnieszka Grochowska za film KOS, drugoplanowa rola męska Tomasz Szuchart za Doppelganger Sobowtór, przepraszam, skąd muszę przepukać gardziołko. O, ja cię. Biorę, co oglądałem Legia Widzew i tak się specjalnie wysło. Główna rola męska, sekundka, to musi być pauza oczywiście, bo
prawa autorskie. Główna rola męska Eryk Kulm junior za Filipa. Główna rola kobieca Magdalena Cilecka za Lęk. Scenariusz Michał Zieliński za Kos. Reżyseria Paweł Maślona za Kosa. I film Zielona Granica. Więc jak widać, Kos zgarnął mnóstwo nagród i bardzo dobrze. W ogóle jestem ciekaw, cześć Wsaduchu, witam cię bardzo serdecznie, fajnie, że do nas dołączyłeś. Jestem ciekaw, jak to jest z wami, czy znacie w ogóle te filmy, o których tutaj właśnie mówimy, czyli te no, polskie filmy nagradzane jak najbardziej. To jest trochę zabawne, bo nie wszystkie filmy, niektóre filmy dostały już nagrodę, a jeszcze nie były przecież pokazywane chociażby w, nie ma jeszcze ich, nie mają dystrybucji, więc to jest po prostu jakieś jajo, no ale to akurat tak się rzeczywiście zdarza, że pewne rzeczy są już ogarnięte, inne niestety nie są. No. Co tu dużo mówił, no po prostu tak, takie są zasady polskich nagród, no i dziękuję bardzo i życie. No i na to nic nie poradzimy. Napiszę tutaj, jak to jest z wami, a to jest sprawdzę to, co się dzieje. Okej, w porządku, tutaj jest dobrze, hula. Tutaj wiem, że na pionowym YouTubie dźwięk jeszcze nie jest super, ale ogarniam w tym momencie. Już niedługo będzie dźwięk leciał z Yeti, więc będzie dobry, także, ale jeszcze chwila. Ja się uczę, cały czas uczę, a ponieważ to jest nowa rzecz, którą dopiero co YouTube wprowadził, to tak to rzeczywiście jest. Na TikToku też wszystko hula śmiga, dziękuję bardzo. Więc panie i panowie, lecimy do komentarzy. Fajnie, że Radek odniósł dobrą nagrodę. Ciekawe, czy wreszcie kiedyś cię odwiedzi. Jurku, mówiłem, nawet nie tak dawno z nim gadałem, bo złożyłem mu życzenia z okazji tego, że właśnie wygrał. Mówi, stary, siądziemy, pogadamy, dogadamy się. Także nie ma problemu, jak najbardziej jest. Tak, Grabarzu, ale ty mówisz o tym YouTubie tutaj właśnie, że tak powiem, wertykalnym, a ja mówię do tych YouTubów tutaj pionowych, bo jesteśmy zarówno na YouTubie tym standardowym, jak i na tym shortowym, więc akurat mówię ci, ja próbuję wszystkiego, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To obejrzy sobie Root Smoke The Last of Us i stamtąd, jak nie widziałeś, bo są super. Nie widziałem, no nie miałem dostępu, więc po prostu, a ja wierzę tylko i wyłącznie w legalną kulturę, więc nie ma tego, że o, dawaj, torrent i tak dalej. Nawet wczoraj rozmawiałem z jedną z widzek i znasz jakieś strony, gdzie można obejrzeć horrory, czy tam coś, ja mówię, no z tego co wiem, to CDA Premium ma, ale to jest płatne. No nie, to mi chodzi o darmowe. Darmowych, bardzo mi przykro, nie gustuję. Także dziękuję bardzo. Wiem, że The Last of Us, nawet wczoraj byłem na sobie gadam, ja wczoraj live'a właśnie o grał w grę, mówię, klimat niesamowity, także trzeba jak najbardziej nadrobić, także teraz jak się tam okaże, jakby skruch wam rzuca jakiś serial sprzed 3 lat, o, dobry, fajny, patrzcie, wbijajcie, no to już będziecie wiedzieli dokładnie czemu tak jest. Słuchajcie, lecimy dalej, bo tematów dzisiaj mnóstwo. Złote maliny i bardzo się cieszę. Czemu? Ponieważ jesteście niesamowici. Wy, drodzy widzowie kanału Marcinowe Recenzje, jesteście cudowni, ponieważ wy już przewidzieliście, że tak będzie, że pewne filmy dostaną nagrodę dla najgorszego i tak dalej, i tak dalej. Nie we wszystkim się udało wam trafić, ale na pewno w jednym przynajmniej jak najbardziej trafiliście, więc Złote Maliny wręczone. Ten film rozbił bank oczywiście. Jest to relacja z YouTube'a, bo tam jest dostępna cała relacja z tejże właśnie gali. Koniec oczekiwań. Najważniejsze nagrody roku właśnie zostały wręczone. Zgadza się, my lubimy takie. Dziś poznaliśmy zdobywców Złotych Malin, wyróżnienia przyznane są za najgorsze filmowe osiągnięcia roku. Faworytem Złotych Malin byli w tym roku Niezniszczalni 4. Film otrzymał w sumie 7 nominacji. Jednak podczas ceremonii zdobył zaledwie 2 wyróżnienia. Rozumiecie? Dla grających w tym filmie Megan Fox, słuchajcie, skoro... Nie, no, zaraz, stop, drogi filmowie, skoro... Dwie nominacje dla grających, skoro dostali nagrodę za najgorszą aktorkę i aktora, no to nie grali, to po prostu pokazali się. Megan Fox i Sylvester Stallone. Dla Megan Fox była to jedna część, Daniel, na TikToku, witam cię bardzo serdecznie. My w tym momencie sobie mówimy o Złotych Malinach. Dla Megan Fox była to jedna z dwóch wygranych dzisiejszej ceremonii, uznanej bowiem również za najgorszą aktorkę pierwszoplanową. Słuchajcie, zaraz do tego dojdę, po prostu walniecie, jak to się oczywiście okaże. Jednak absolutnie bezkonkurencyjnym okazał się slasher Puchatek Krew i Miód. Film zdobył 5 Złotych Malin, co oznacza, że wygrał we wszystkich kategoriach, w których był nominowany. To się nie zdarza często. Tym samym upiekło się innemu horrorowi Egzorcysta Wyznawca. Film miał również 5 nominacji, nie wygrał żadnej. Słuchajcie, i w tym momencie już wam tutaj mówię jak, co, gdzie, kiedy i więc gadamy. Słuchajcie, najgorszy film! Puchatek, Krew i Miód. Najgorszy aktor. John Voight za film Mercy. Najgorsza aktorka. Pierwszoplanowa. Megan Fox za film Johnny and Clyde.
Najgorsza aktorka drugoplanowa? Megan Fox za film Niezniszczalni 4. Najgorszy aktor drugoplanowy? Sylvester Stallone, Niezniszczalni 4. Najgorsza... Ja pierniczę. Najgorsza ekranowa para? Puchatek i Prosiaczek jako żądni krwi mordercy? Puchatek, krew i miód. Najgorszy remake, sequel z Rzynka? Puchatek, krew i miód. Najgorszy reżyser? No dobrze mówicie. Puchatek, krew i miód. Najgorszy scenariusz? Puchatek, krew i miód. Nagroda odkupienia nominowana w 98 roku Fran Drescher, może kojarzycie ją, głównie pewnie z filmu serialu Niania Fine, albo takiego filmu między innymi z Weird Alem Jankowiczem, czyli UHF, chyba, ale kanał jest polski tytuł, nominowana w 98 roku Fran Drescher za to, że jak przewodziła aktorom w czasie strajku SAG-AFTRA, więc rzeczywiście tak to jest, no po prostu trafiliście, bo wy, drodzy widzowie, uznaliście za najgorszy film właśnie Puchatka. Ciekaw jestem, bo dzisiaj są też w nocy Oscary, które będziemy oczywiście oglądać, dokładnie w takim samym zestawieniu, także nieważne, gdzie oglądacie, na której platformie, tam też będę. Tylko z waszej lodówki jeszcze nie wyskakuję, ale to już kwestia czasu. Bo za najgorszy uznaliście Kubusia Krew i Miód, a za najlepszy uznaliście Oppenheimera. I jestem ciekaw, czy to się zgadza. Cześć, Mr. Hala. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście to się zgadza i będzie tak, że jednak Oppenheimer dzisiaj zaszaleje. No z aktorką nie trafiliście, bo wybraliście Amber Heard, tutaj była Megan Fox, a aktora to wybraliście... Kogo wy wybraliście najgorszym aktorem? Chyba Diesla, nie? Dajcie mi znać, przypomnijcie mi, drodzy widzowie, czy wybraliście, bo najlepszego wybraliście również. Wybraliście Cillian Murphy za Oppenheimera. Najgorsza chyba Diesel, najgorsza była Amber Heard, a najlepszą wybraliście Margot Robbie za Barbie. No wiadomo, że ona nie dostanie Oscara, bo nie jest nominowana. Puchatek był fajny, z kumplami na kanapie przy piwie, dużo śmiechu. Tak, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiesz, grabarzu, jedno oko przymkniesz, drugie zamkniesz, wlejesz w siebie kilka browarów, ktoś tutaj gada, więc nie słyszy, co tam się dzieje, wtedy jak najbardziej można to obejrzeć, można to zobaczyć i tak to wygląda właśnie z tymi złotymi malinami. Także jestem... zadowolony, jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj się dzieje, bo pomyślcie, do tej pory, z tego co pamiętam, to chyba tylko dwa razy nagrodę został odebrany. Na pewno wiem, że odebrał Paul Verhoeven za film Showgirls bodajże. Tak, on dostał i powiedział, że dziękuję bardzo, przyjmuję tą nagrodę, bo w tym momencie już wiem, jakich filmów nie robić i chyba jeszcze, nie wiem czasem, czy nie Halle Berry odebrała nagrodę za co? Za Kobietę Kot chyba. Ale 100% przekonania co do tego, słuchajcie, nie mam. Lecimy dalej. Bo tematów jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oscary sobie zostawimy na drugą część programu. Cześć, Anna, witam cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, Słoneczny Patrol powraca. Kto z nas nie jest wielkim fanem? Pewnie niekoniecznie, ale widzę, że na czacie jest kilka osób, które są mniej więcej w moim wieku, czyli pamiętają, jak dinozaury się zamieniały w ropę naftową i tak dalej, w kamieniny. Słoneczny Patrol powraca, stacja Fox szykuje reboot, podaje nam Deadline. Słuchajcie, to już się naprawdę będą jaje, no ale zobaczymy. To już pewne, Słoneczny Patrol zmierza ponownie na mały ekran. Stacja Fox oraz firma producencka Fremantle przygotowują wspólnie reboot kultowego serialu. Może właśnie powinienem zrobić taki cykl, kultowe seriale, a nie kultowe horrory. Scenarzystką będzie Lara Olsen. Projekt zapowiadany jest jak napakowany akcją opowieść o nowym pokoleniu ratowników wodnych. Napakowany jak PKS do Licha, co? Widzowie mają przygotować się na pokaźną porcję brawurowych akcji ratunkowych, zapierających dech w piersiach, widoki dziewczyn w dziewiczych plaż oraz kultowe czerwone kostiumy kąpielowe. Oryginalny Słoneczny Patrol leciał pod koniec lat 80. Stacja NBC i jego twórcami byli Michael Berg, bla bla bla, nieważne. NBC nie było jednak zadowolone z oglądalności serialu, został skasowany po jednym sezonie. Co? Producenci odkupili prawa i z pomocą All American Television oraz niemieckiego Beta Taurus przygotowali ciąg dalszy, który nadawany był w Ameryce w sieciach lokalnych stacji telewizyjnych. Był to strzał w dziesiątkę, popularność serialu eksplodowała, Słoneczny Patrol szybko stał się hitem na świecie, co pozwoliło tytułowej dominacji w telewizji przez całą dekadę. No okej, okay. No wiadomo, że o ratownika opowiada był Hoff, była Erika Eleniak, była Pamela Anderson, wiele oczywiście, Jasmine Bleach i kilka rzeczywiście innych ciekawych postaci. Była potem oczywiście nowa wersja, ale ta nowa wersja, ojoj, przepraszam wszystkich TikToków, sekundkę, mi się
bo mi się mikrofon odpiął. Bo tu kabel jest i on oczywiście się zakalapućkał, jakby to powiedział szybko i tańko. I już jest. Wszystko w porządku? Tak, jest dobrze. No i właśnie był ten film w latach, w 2017. Tam Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, ale oczywiście no nie udało się. No zdarza się po prostu nic. Nic jeszcze nie było, panie. No tutaj pisze Jurek, że jeszcze chyba Sandra Bullock odebrała Malinę. Możliwe, wiesz? Nie pamiętam w każdym razie, czy tylko i wyłącznie, czy ona też odebrała. No ale zobaczymy. No jestem ciekaw, czy obejrzę. No pewnie tak, pewnie tam zobaczy, jeżeli będzie to jakoś sensownie wyglądało. Bo czasami jest tak, no że no niekoniecznie to musi wyglądać dobrze. Wiadomo, teraz na przykład był, co to było? MacGyver, tak? Teraz MacGyver śmiga gdzieś tam sobie po stacjach. No i tak niespecjalnie jestem z tego zadowolony, bo obejrzałem jeden odcinek i odpuściłem. Tak samo odpuściłem przecież Magnum PI. Też jakoś niekoniecznie mnie to zainteresowało, więc zobaczymy, ale z ciekawości pewnie tak. Słuchajcie, lecimy dalej i pomówimy w tym momencie o hipokrytach, czyli o Disneyu i o tym, że Disney na powrót chce Johnny'ego Deppa jako Jacka Sparrowa. Tylko przypomnę, że jeżeli lubicie takie rzeczy, dajcie łapkę i udostępnijcie ten materiał na swoich mediach społecznościowych. Niech się dzieje, panie i panowie. Disney i Depp pogodzą się. Kapitan Jack Sparrow powróci. Zobaczymy, to jest akurat z Twittera. Czy jest szansa na to, że Johnny Depp i studio Disney zakopią topór wojenny i kapitan Sparrow powróci do uniwersum piratów? Zawodowy plotka Daniel Richman daje nadzieję fanom. Ja o tym, ja to publikowałem na swoich właśnie mediach, na Twitterze, na stronie facebookowej czy na fanpage'u Marcinowe Recenzje, także jeżeli chcecie być na bieżąco, no bo wiadomo, że dzisiaj w niedzielę zbieramy te wszystkie wiadomości z całego tygodnia, także jak chcecie być na bieżąco, to jak najbardziej śmigajcie. Co tam dalej? Przypomnijmy, że Disney planuje szóstą część w kinowym uniwersum Piratów z Karaibów od 2011 roku. Pierwotnie jego gwiazdą miał być Johnny Depp jako kapitan Jack. Niestety potem Depp i Amber Heard uwikłali się w medialny proces rozwodowy i zniesławienie, więc Disney odciął się od gwiazdy cyklu i zaczął myśleć o nowej wersji. No właśnie. Depp jednak w sali sądowej batalii wygrał z Heard i wielu fanów domagało się, by Disney wrócił do pomysłu widowiska ze Sparrowem. Problem w tym, że sam Depp może nie być zainteresowany. W czasie procesu wypowiadał się bardzo gorzko na temat Disneya, twierdzi, że czuł się przez wytwórnię zdradzony. Daniel Richman twierdzi jednak, że Depp rozmawia z Disneyem na temat powrotu Sparrowa. Bohater miałby się pojawić w planowanym widowisku, nie będzie to jednak główna rola, ale rola drugoplanowa. Co jest zabawne w tym wszystkim, to fakt, że przy okazji poprzedniej części Piratów z Karaibów Johnny Depp miał 10-milionowy kontrakt na zasadzie pay or play. Czyli nie było ważne, czy on w tym filmie wystąpi chociażby sekundę, czy będzie w tym filmie 2 godziny, czy w ogóle się nie pojawi. On dostał 10 baniek. No i tak przy okazji tego właśnie Johnny Depp dostał 10 baniek za to, że nie pojawił się w Piratach z Karaibów. Słuchajcie, Richmar nie precyzuje jednak, w której wersji Piratów z Karaibów Depp ma wystąpić. A jak wiadomo, Disney na razie... kolejny tutaj ciach... A jak wiadomo, Disney na razie nie może się zdecydować, jak ma wyglądać dalszy ciąg uniwersum. I Jerry Bruckheimer już kilka lat temu ujawnił, że równolegle rozwijany jest kilka bardzo różniących się od siebie wersji szóstego widowiska. Jedną z nich jest wersja z Margot Robbie w roli głównej. Drugą wizja Craiga Mazino, twórcy Last of Us, i Teda Eliota, weterana cyklu. Sam Daniel Richman miesiąc temu twierdził, że w jednej z planowanych wersji Piratów gwiazdą będzie znana z serialu The Bear, Ayo Adebiri. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ja życzę Johnemu jak najlepiej, żeby rzeczywiście mu to wszystko śmigało. Niech to rzeczywiście jak najbardziej się... krótko mówiąc, niech Disney dostanie po tyłku, bo rzeczywiście przeginają. Czasami przeginają po prostu z tym, co robią i... Przepraszam. I nie podoba mi się zawsze, jak co, gdzie, jak i czynią. Dlatego teraz sobie na chwilę zatrzymamy się dłużej przy Disneyu, bo dobrze wiecie, że jak lubię drążyć, no to będziemy się w tym momencie drążyć. Bob Iger czyści wytwórnię Disneya z miernych projektów, tak jak tutaj pisaliście na początku, musiałby czyścić z ostatnich 7 lat. To jest akurat artykuł Deadline, panie i panowie. Bob Iger, szef Disneya, spotkał się ostatnio z inwestorami. Podczas rozmowy ujawnił, co robi koncern, by sytuacja z ubiegłego roku, kiedy to wysokobudżetowe produkcje nie przyniosły spodziewanych wpływów, nie powtórzyła się. Bobu Igeru, ty kretynie jeden, kręć dobre filmy, to się nie powtórzy.
Nie rób 28 części gównianego filmu, tylko zrób coś sensownego, dobrego, coś, co my chcemy zobaczyć, tak? Wejdź sobie na jeden kanał, wejdź sobie na drugi kanał, wejdź sobie na jedno fora, blogi i tak dalej, sprawdź, co ludzie chcą. My nie chcemy 15 Ant-Mana, my nie chcemy 48 filmu Avengera, my chcemy dobre produkcje, tumanie jeden. Przepraszam bardzo. W czasie spotkania z inwestorami Bob Iger stwierdził, że strategia naprawcza koncernu składa się z trzech kroków. No zobaczymy. Pierwszy krok, zrobić rzeczy, w które już nie wierzysz. Zabić rzeczy, w które już nie wierzysz. Iger przyznał, że doprowadził do skasowania kilku projektów wytwórni, ponieważ uznał, że nie są wystarczająco dobre. Dodał, że każda z tych decyzji była trudna. W projekt zainwestowano już bowiem sporo pieniędzy, nie mówiąc o czasie twórców. Ostatecznie jednak liczy się czysta kalkulacja, czy dany projekt może liczyć na odzew widzów. Iger nie ujawnił jednak, jakie to były projekty. I tutaj jest odpowiedź na to, czemu te filmy mają tak wysokie budżety. Ponieważ nagle się okazuje, że Johnny Depp nie wystąpi na przykład w Piratach z Karaibów, tak? Ale jemu już zapłacono, więc w tym momencie to jest 10 baniek. No i nagle stwierdzamy, wytwórnia stwierdza, no to dobra, teraz w tym momencie konfabuluje całkowicie, że zamiast Johnny'ego Deppa zatrudnimy Matta Mikkelsena. Jak to miało miejsce przy okazji Bestii. No i w tym momencie ciach, ale potem podpisujemy kontrakt z Mattem Mikkelsenem, ale reżyser mówi, a ja nie chcę Maxa. Ale on już dostał dwie bańki za to. Aha, no to dobra, wywalamy go. I nagle budżet, i ten budżet rośnie, i tak dalej, to w tym momencie jest po prostu, to jest lawina, krótko mówiąc, lawina. Drugi krok, ścisła kontrola jakości. Proszę Cię. Bob Iger twierdzi, że tak zwane zmęczenie superbohaterami jest błędną diagnozą. Jego zdaniem można raczej mówić o zmęczeniu widzów słabymi filmami. Oj, tu się zgodzę. Jeśli stworzymy coś wielkiego, to widzowie się znajdą, pisze, mówi Iger. Podkreślił też, że przez 7 lat Disney był wytwórnią numer 1 zrealizowany w koncernie. Film przyniósł ponad 30 miliardów dolarów wpływu. No słuchaj, numer 1, jeżeli masz połowę Hollywoodu i wykupujesz teraz to kolejne, no to stary, no co się dziwić. To nie przypadek. Po części za sukcesem odpowiadają posiadane przez koncern marki, ale w większym stopniu jest to zasługa dobrych filmów i to musi powrócić. Kontrola jakości dotyczyć musi zarówno twórców, jak i stron biznesowych. Okej, w porządku, zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. I trzeci krok. Sekundkę, pauza. Trzeci krok, zaciśnięcie współpracy z twórcami. Bob Iger zapowiada również, że w przyszłości kierownictwo Disneya będzie bardziej zaangażowane w budowę relacji z filmowcami. Na każdym kroku w procesie tworzenia filmu będzie ścisła interakcja, rozmowy, dzielenie się uwagami, co ma doprowadzić do efektywnego zarządzania środkami, ale również pozostawienia wrażliwym na potrzeby twórców. No już to widzę, jak będziesz słuchał, co twórcy chcą zrobić. Nie możemy pozwolić, by brak czasu lub środków zablokował coś, co może być wspaniałym widowiskiem. Kiedy zobaczymy pierwsze efekty na tej nowej strategii? Tego na razie nie wiemy. Póki co największą zmianą jest usunięcie Shona Baileya ze stanowiska prezesa Disney Motion Picture Studios, który odpowiadał za ogólną strategię filmową wszystkich wytwórni należących do Disneya. Kiedy zobaczymy, no jakieś, jeżeli coś się ruszy, to może za 5, 10 lat? No, cholera wie. Cześć Piecia. Może być zabawnie, no ale ja jakoś specjalnie Igerowi nie wierzę. Nie wierzę, że Bob Iger to jest jeszcze facet, który chyba tak samo się ośmieszył jak Zaslav z tego, z Warner Brothers. Więc jestem ciekaw rzeczywiście, co to się będzie działo. Może będzie ciekawie, ale obstawiam, że no on coś musi gadać. Tak, spotkanie z inwestorami to nie może być tak powiedzieć, że no nie wiem, co się stało, nie wiem, co się porobiło, kurczę, balans. No nie może tak być, nie ma takiej opcji. On musi, skoro jest szefem koncernu, który jest wart kilkadziesiąt miliardów dolarów, no to musi powiedzieć, że mamy plan A, B, pięciolatka, dziesięciolatka i tak dalej. Co a to, że to, no mówię, mówiłem, że są trzy kroki, ale to nie będzie już 24, 25, to będzie 30, 31 i tak dalej, wiadomo, głupoty trzeba czasami gadać. Oby to była królowa Śnieżka z Rachel oryginału, to przestarzała Badziewie Ziegler była królowa, która wyglądała jak najmilsza osoba świata. Słuchajcie, o tym wszystkim będę Was informował. Na przykład wczoraj obejrzałem nową wersję Koloru Purpury. No bo wiadomo, do Oscaru oglądałem i ja Cię kręcę. Ten musical, ale to jest Badziewie po prostu. Jakie to jest. Nie dziwię się, że polski producent, wróci dystrybutor stwierdził, że my ten film wyrzucamy i nie będziemy go pokazywać, bo to po prostu było delikatnie mówiąc słabe. No ale zobaczycie za czas jakiś, co się będzie działo. Słuchajcie, tylko przypomnę Wam, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Chorym Łudzie, czyli krótko mówiąc, co fajnego, ciekawego dzieje się w świecie kultury i sztuki, krótko mówiąc. To muszę sprawdzić, bo coś tutaj chciałem i patrzę, no widzicie, nie, bo ja miałem zaznaczone i gdzie to jest? O, proszę bardzo, to i jak najbardziej, i jest, proszę bardzo. Wypnę sobie herbatkę.
Dajcie w ogóle znać, panie i panowie, gdzie oglądacie, bo jestem ciekaw, gdzie to oglądacie, czy to jest cały czas YouTube, czy na różnych innych platformach też się pojawiacie. Dajcie znać, co jest. A teraz, panie i panowie, przejdziemy sobie do horrorów. Troszkę się postraszymy. Troszkę będziemy się bać. A czemu by nie? Kto nam zabroni? Nikt nam nie zabroni. Pomówimy o Halloween, bo okazało się, że... Cześć Marcin, witam cię bardzo serdecznie. Okazało się, że no wiadomo, Halloween będzie dalej, bo sprzedano prawa i będzie z tego serial. To jest akurat artykuł Deadline. Czy serial będzie powiązany z nową trylogią kinową? No to słuchajcie, już zobaczycie, bo to, czego ja się dowiedziałem kilka dni temu, to po prostu wstrząsnęło mną aż do szpiku człowieka, parafrazując Piotra Bałtoczyka. Jesienią ubiegłego roku Miramax zapowiedział, że cykl horrorów Halloween nie skończy się wraz z premierą Halloween Finał. Zmienił się jednak jego formuła. Zamiast kolejnego filmu w planach jest serial. Teraz ma ten temat wypowiadał się Miramax Television Mark Helwig. Do tej pory widzieliśmy jedynie tyle, że serialowy Halloween będzie punktem wyjścia nowego uniwersum. Ja już chyba... Tutaj jest dużo młodzieży na tym kanale, także powiem jedno, panie i panowie, drodzy, może zamiast dzbana, może właśnie uniwersum, to będzie słowo młodzieżowe, bo też już mam dosyć, że każda wytwórnia, każdy film, każdy projekt jest początkiem uniwersum. Mi się już żygać tym wszystkim chce. Troszeczkę dzisiaj słyszycie, że jestem zgorzkniały, ale akurat to tylko dlatego, że są Oscary, były maliny, więc jakiś tak okres podsumowania. Wracając do meritum. Będzie to początek nowego uniwersum, w którym jest też miejsce na powrót do kin. Jednak fani nie mieli pojęcia, czy trylogia Davida Gordona Greena będzie dla projektu punktem odniesienia. Sytuację wyjaśnił właśnie teraz Helwig. W rozmowie z portalem, sekundkę, pauza na zwiastunie, z portalem Deadline, szef Miramax TV dał jasno do zrozumienia, że serial nie ma żadnych powiązań z nową trylogią. Punktem wyjścia będzie oryginalny film Johna Carpentera. Jego bohaterowie i być może grupa postaci, którymi dotąd w serii nie poświęcono zbyt wiele miejsca, to będzie twórczy reset i powrót do oryginału. Czyli kojarzycie, dostajemy nową linię czasową. Po prostu grubo. No nie rozumiem, jak można, ile tam tych linii czasowych było. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie, ja też już nie pamiętam, wejdźcie na kultowe horrory, tam rzeczywiście było to wszystko omówione, masakra. Oczywiście ta odpowiedź rodzi tylko więcej pytań, sugeruje chociażby, że losy Michaela Myersa mogą potoczyć się inaczej, niż to wynikałoby z nowej trylogii. Oczywiście na więcej szczegółów musimy poczekać. No oczywiście, że tak musimy poczekać. Tutaj jest pytanie od Marcina. Jedziemy do rana? Nie, Marcinie, na Oscar będzie specjalnie dedykowany live. Ten się kończy gdzieś powiedzmy za godzinkę z okładem, a nasz live oscarowy zaczynamy mniej więcej 23:40, 23:45. Także jak najbardziej zapraszam. Miki. Hejka Marcinie, cześć. Dosłownie 15 minut temu wychodziłem na Twój kanał sprawdzać, czy będzie live z Oscarów. Oczywiście, że tak, jak najbardziej będzie. To jeszcze nie jest live oscarowy, tak jak mówię, dzisiaj omawiamy sobie, w tym momencie mówimy o Halloween, za chwilę będzie o Sky Show tam. Co tam mamy jeszcze kilka jest tematów, będzie biografia Michaela Jacksona, będzie możliwość plagiatu jednej z produkcji i tak dalej, rzeczywiście kilka rzeczy będzie omówionych. Także live oscarowy jest po tym, jest w tym momencie już na kanale, możecie sobie ustawić przypomnienie i będzie git, więc czy obejrzymy Halloween? No oczywiście, że obejrzymy Halloween, no wiadomo, że tak, jutro praca, a ja łowco przezornie sobie jutro wziąłem dzień wolny, powiedziałem, co się szykuje, no bo oprócz tego, że będą Oscary w nocy, no to potem trzeba na rano nagrać podsumowanie, a na przykład dzisiaj jak nagrałem podsumowanie w formie shorta, nagrałem podsumowanie Złotych Malin, to w tym momencie to ma już jakieś tam 7000 wyświetleń, wiesz, w ciągu kilku godzin, jest po prostu jakieś masakryczne cyfry, no ale zobaczymy. Jurek pisze, a najlepiej powiedzieć, że Halloween to jedna wielka, wielokrotna podróż wehikułem czasu zamiast miliarda linii czasowych. No chyba tak byłoby rzeczywiście najfajniej, tak byłoby rzeczywiście najlepiej i dziękuję bardzo, no bo słuchajcie, tak szybko, pierwszy Halloween i drugie to jest jedno, trzecie w ogóle całkowicie wyjedzę z konceptu, 4, 5, 6 bodajże to było całkowicie, to była kontynuacja jedynki, ale nie dwójki, potem siódemka chyba była inna, ósemka inna, chyba 9 i 10 to są chyba dwa filmy Roba Zombiego, no i to jest oczywiście inne uniwersum i potem linia czasowa i potem mamy jeszcze trzy filmy Greena, też jest inna linia czasowa, bo tutaj jest akurat linia czasowa do jedynki, więc tego rzeczywiście jest przynajmniej z dobrych 7-8, ktoś mi nawet wrzucił w komentarzu, że ty to Halloween ma więcej linii czasowych niż filmów, produkcji, no rzeczywiście może tak być, że po prostu to jakoś dziwnie wygląda, no ale zobaczymy, słuchajcie, ja tylko przypomnę panie i panowie, że
aby pamiętać o tym wszystkim, dajcie suba, włączcie dzwonek z opcją wszystko. Może wtedy was YouTube poinformuje, bo dobrze wiecie, że czasami to jest różnie z tymi powiadomieniami. Dlatego ja zawsze mówię, wejdźcie na któreś media społecznościowe, tam zawsze właśnie informacje publikuję, tam zawsze są powiadomienia, więc kiedy YouTube was nie poinformuje, no to może Instagram, Discord albo Facebook was o tym poinformuje. Słuchajcie, Showtime, Sky Showtime przedstawia premierę na kwiecień 24, a zobaczymy, czemu nie. Jest to informacja nadesłana przez Sky Showtime, więc zobaczymy. Nie będę się rozwodził, co gdzie, jak tylko powiem po prostu, jakie tytuły, kiedy i w ogóle. Kwiecień, Sky Showtime, proszę bardzo, nowe seriale, Boat Story pojawi się, jest to nowy serial, dostępny wyłącznie w Sky Showtime, odcinki 1 i 2 dostępne od 5 kwietnia, kolejne będą dodawane co tydzień. Star Trek Discovery, dla wszystkich fanów sci-fi. Sezon 5 będzie można oglądać tylko w Sky Showtime od 5 kwietnia, więc też możecie skorzystać. Gentleman w Moskwie z Ewanem McGregorem między innymi i Mary Elizabeth Winstead. Odcinki 1-3 będzie można zobaczyć już od 18 kwietnia, a pozostałe co tydzień będą wrzucone. Czyli tak standardowo mi się wydaje jest, że gro tych platform tak robi, że 1-2-3 odcinki, żebyśmy złapali bakcyla, żebyśmy powiedzieli, jest fajnie, a potem lecimy dalej. Apples Never Fall z samym Neilem i Annette Bening. Annette Bening, muszę coś sprawdzić. Ja z nią widziałem niedawno, panie i panowie, Niad. Jest taki film na Netflixie z nią i z Jodie Foster w rolach głównych. Ojojojoj, piękne, naprawdę piękne. Ja chcę więcej takich produkcji. Gdzie byłem? Tutaj byłem. Apple Never Falls od 23 kwietnia będzie można obejrzeć na Sky Showtime. A teraz kontynuacja seriali, czyli Mary i George. Jest Julian Moore, proszę bardzo, i Nicolasem Galcine. Nowe odcinki co tydzień. Finałowy odcinek dostępny będzie od 5 kwietnia. Sexy Beast. Kolejny serial. Odcinki 1-4 już można zobaczyć, a 5-8 będą 25 kwietnia. A filmy jest tylko jak na razie jeden. Moje wielkie greckie wesele, część trzecia. John Corbett. I to dla wszystkich tych, którzy pamiętają Przystanek Alaska, jeden z moich, a właśnie mój ulubiony serial, to dokładnie wiecie o co chodzi. A nie, to nie będziemy reklamować komuś produktu. Dobra, już patrzę, tutaj piszecie. Martin Krause, nie widziałem Złotych Malin, mam nadzieję tylko, że Russell Crowe nie dostał. Nie. Kubuś Puchatek dostał 5, Megan Fox dostała 2 dla najgorszej aktorki pierwszo- i drugoplanowej, Sylvester Stallone aktor drugoplanowy i John Voight za aktor pierwszoplanowy za Mercy. Tak to wyglądało. Więc rzeczywiście wszystko, co dostał Russell Crowe, w czym był nominowany, poszło rzeczywiście do Puchatka. Słuchajcie, po prostu grubo. Czemu to mi się włączyło Spirit? To było w zeszłym tygodniu z Awards. Słuchajcie, muszę przepukać gardziołko i zaraz zobaczę, co piszecie. Teraz pracuję nad takim jednym projektem dla was drodzy widzowie, ale jest to projekt dosyć duży, bo w końcu chyba dorosłem do tego, żeby zrobić analizę. Zobaczymy, jak to wejdzie. Jeżeli wyjdzie tak, jak ja bym sobie tego życzył, to takie analizy będę wrzucał raz na 2, może 3 miesiące, bo to rzeczywiście duże są projekty. Ale czasami też przychodzi taki moment, że no niestety PESEL-u nie oszukasz i trzeba o tym pomówić, panie i panowie, bo odszedł od nas jedna z osób, które ukształtowały młodość, pewnie moją i wielu z nas tutaj obecnych, czyli Akira Toriyama nie żyje, twórca Dragon Ball, właśnie o tą produkcję mi chodziło, zmarł, miał 68 lat, podaje The Hollywood Reporter. Świat mangi stracił jednego ze swoich największych twórców, jak podała dzisiaj oficjalna strona Dragon Ball, Akira Toriyama, twórca tej mangi, nie żyje. Zmarł 1 marca w wyniku krwiaka podtwardówkowego. Miał 68 lat. Urodził się w Nagoi 5 kwietnia 1955 roku. Na początku pracował w reklamie, ale w 1977 roku stwierdził, że zmieni sobie troszkę życie i zacznie rysować komiks. Tutaj jest napisane, że w 1978 roku już debiutował w magazynie Weekly Shonen Jump. Jego pierwszą serią było Wonder Island. To historia byłego pilota kamikadzy z czasów II wojny światowej, który utknął na tytułowej wyspie. Serial debiutował w 1978 roku i doczekał się rok później kontynuacji. Najpierw wielki sukces Toriyama musiał poczekać aż do 80 roku. Wtedy światło dzienne ujrzała manga Dr. Slump. To lekka, humorystyczna opowieść skupia się na postaci żeńskiego robota Aralka i jej twórcy, genialnego naukowca tytułowego, właśnie doktora Slumpa. No ale największa oczywiście sława, no to rok 84, to wtedy pojawił się pierwszy zeszyty mangi Dragon Ball, no i później to już wiemy dokładnie, co się działo, po prostu był kosmos, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super Saper i tak dalej, to rzeczywiście
było tego mnóstwo. Tutaj jest napisane, że Dragon Ball Super na całym świecie zarobił ponad 100 milionów dolarów w 2022 roku. A ja tylko przypomnę, że komiksów Dragon Ball na całym świecie sprzedało się ponad 260 milionów sztuk. Więc rzeczywiście poważna kwota, poważna. No niestety czasami tak to jest, że nie da się. No, 68 lat no to jest młody wiek. Ja wiem, że ten tekst PESEL-u nie oszukasz brzmi głupio, jak najbardziej przynajmniej w tym kontekście, no ale niestety tak to jest. Akira, twoje zdrówko. I no szkoda rzeczywiście, że tak to się stało, no ale pamiętajcie, że żyjemy w czasach, kiedy no niestety tak to jest, że coraz więcej osób odchodzi. Słuchajcie, jest afera, panie i panowie, bo okazuje się, że no może się okazać, iż przesilenie zimowe, czyli The Holdovers, to jest plagiat, bo oskarża o to wytwórnie, o to scenarzysta Simon Stevenson, no twórca między innymi Luki. Tutaj jak podaje Variety, tam rzeczywiście, jeżeli sobie zobaczycie na moich mediach społecznościowych, jest pokazane podobieństwa, może tutaj też będą w artykule, nie sprawdzałem, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Przesilenie zimowe walczy o Oscara między innymi w kategorii najlepszego scenariusza oryginalnego. Mocne oskarżenie pod adresem jego autora Davida Hemmingsona wyznał Simon Stevenson, scenarzysta takich filmów jak Luka czy Szalony Świat Louisa Wayne'a. Stevenson twierdzi, że historia opowiedziana w przesileniu zimowym jest plagiatem jego scenariusza Frisco. Scenariusz jego autorstwa w 2013 roku znalazł się na trzecim miejscu czarnej listy Hollywoodu, czyli czarna lista Hollywoodu to są lista najciekawszych projektów jeszcze niezrealizowanych, ale po prostu to są świetne. Zestawienie najlepszych niewykorzystanych tekstów krążących po Hollywood. Ja chyba powinienem do końca doczytać te artykuły. Stevenson skontaktował się w tej sprawie z gildią scenarzystów. W cytowanym przez Variety mail czytamy: dowody, że scenariusz przesilenia zimowego został przypisany linijka po linijce z Frisco, są przerażające. Każdy, kto porówna choćby najkrótsze fragmenty, uważa to za bezczelne. A pamiętajcie, że jeżeli scenariusz został zgłoszony do gildii scenarzystów, no to oni w tym momencie mają kopię tą z 2013 roku, więc mogą sobie porównać i tak dalej. Chyba że nagle okaże się, że scenariusz do przesilenia zimowego był zgłoszony wcześniej. No to wtedy sobie może rzeczywiście nie ogarnąć więcej. Bohaterami podobieństwa pomiędzy właśnie przesileniem a Frisco. Bohaterami Frisco byli zgorzkniały pediatra w średnim wieku i jego 15-letni pacjent, którzy w wyniku przypadku zostają skazani na swoje towarzystwo. W prześladowaniu zimowym są to odpowiednio nauczyciel szkoły z internatem i jeden z jego uczniów. Tak, zbrodni sprzyjające okoliczności sprawia, że muszą oni spędzić razem przerwę świąteczną. Alexander Pay i David Hemmingson omówili komentarza. Simon Stevenson potwierdził prawdziwość cytowany przez Variety Maili, ale także nie skomentował sprawy. Motyw jest też taki, że Alexander Payne widział ponoć ten scenariusz. Prześlenie zimowe walczy o Oscara w 5 kategoriach i to nie powinno mieć znaczenia, ponieważ głosowanie na Oscary zakończyło się w styczniu. A skoro sprawa wynika dopiero teraz, no to nic w tym momencie nie da się wymyślić. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Ja jestem ciekaw, bo to jest świetny film. Naprawdę bardzo mi się podoba. Paul Giamatti, chciałbym, żeby dostał Oscara. On nie dostanie Oscara, ale chciałbym, żeby dostał Oscara za rolę pierwszoplanową. No niestety nie tym razem po Lugie Matti pojawił się Cillian Murphy. I mam nadzieję, że rzeczywiście, że będzie dobre. Po Lugie Matti zdobywca Oscara za rolę w plagiacie. No nie, on nie dostanie Oscara. Oscara dostanie Cillian Murphy za Oppenheimera. Już patrzę, co piszecie. Marcin pisze: Sam Neill, jeden z moich ulubionych i niedocenionych aktorów. Jak ty patrzysz na tego aktora? Ciekawy jestem twojej opinii. Lubię Sama Neilla, wiesz, on jest bardzo charakterystycznym. I to nie ma znaczenia, czy mówimy o Parku Jurajskim, czy mówimy o chociażby, aż nawet nie pamiętam, jaki jest polski tytuł, Event Horizon, to jest Paul W.S. Anderson robił rzeczywiście, czy inne, no chociażby Omen też, jeden z Omenów. Bardzo, bardzo, bardzo go sobie cenię. Nie jest moim ulubionym aktorem, ale jest aktorem charakterystycznym i zawsze jest jakość. To nie jest tak, że zatrudniasz Megan Fox i będzie dobrze, czy będzie słabo, co nie? Może być z tym różnie, akurat w przypadku jego jest dobrze. Cześć Michael, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś. Odliczamy jak najbardziej. My tego live'a pewnie kończymy dziś za godzinkę. Z kolejnym startujemy za 15, za 20, 12 czasu polskiego, także możesz spokojnie śmigać. W tym momencie już jest ustawiona, aż nawet sprawdzę, pokażę Wam jak to wygląda ta miniaturka, żebyście wiedzieli, co jest grane. Pokaż mi się tutaj. Proszę bardzo, tutaj udostępnij na obejrzyj w YouTubie i proszę bardzo,
Już Wam pokazuję. A czemu tak brzydko? Tutaj tak ładnie się pokaż na cały ekran. Ciach, pach, pach. Proszę bardzo. Oglądamy i komentujemy Oscary. Możecie tutaj śmigać jak najbardziej. Aż nawet skopiuję i wrzucę Wam na czacie w tym momencie link. Możecie sobie wrzucić przypomnienie, żeby YouTube Was o wszystkich rzeczach poinformował. Tutaj będziemy oglądali. Oczywiście z przyczyn obiektywnych nie będę pokazywał Oscarów, ale postaram się mieć, oprócz tego, że będę Wam mówił, co się dzieje, postaram się mieć również gdzieś tutaj fajnie na boku, powiedzmy, relację tekstową. Zobaczymy, może z Onetu, może z Canal Plus, gdzieś tam rzeczywiście, żeby to wyglądało w miarę fajnie, sensownie, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Także będziemy patrzyli, jaka jest sprawa. Słuchajcie, teraz mam zagwozdkę, ponieważ będziemy mówić o Michaelu Jacksonie, o jego biografii i ostatnio właśnie wyczytałem, doszły mnie słuchy, że stwierdzili, że nie, no, biografia Michaela Jacksona, tak, my go po prostu dosłownie i w przenośni wybielimy, on będzie piękny, nie będzie kontrowersji. No zobaczymy, World of Real nam podaje właśnie taki artykuł, panie i panowie. Twórca Michaela filmowej biografii Michaela Jacksona zapowiedzieli, że ich produkcja nie będzie pomijać kontrowersyjnych tematów. Wygląda na to, że choć nie minęli się z prawdą, przyjęcie perspektywy, dzięki której ich bohater zostanie przedstawiony w korzystnym świetle. W ogóle film ma kosztować, nie wiem czy to będzie w tym artykule, ale film ma kosztować około 155 milionów dolarów i studio zakłada, że film zarobi ponad miliard. Więc całkiem ciekawe za założenia. Tak, Jurku, w tym roku komentuje Solo. Solo komentuje w tym roku Oscary. Patrzymy dalej. Matt Ebeloni, dziennikarz związany z portalem POC, miał okazję przeczytać scenariusz Michaela. Za jego informacji wynika, że twórcy przedstawiają Króla Popu jako ofiarę spisku chciwych rodziców. Taki obrót spraw nie powinien nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że w projekt zaangażowani są członkowie rodziny zmarłego w 2009 muzyka. 2009 to już 15 lat, jak Króla z nami nie ma. Jego bratanek, który wciela się w rolę tytułową. Beloni przytacza scenę, w której jeden z najbliższych współpracowników Jacksona mówi: nie obawiam się dzieci, tylko ich rodziców. Drzwi Michaela są otwarte dla ogromnej ilości osób, a wśród nich nie brakuje chciwych ludzi. Jeżeli ktoś z Was, drodzy widzowie, zastanawiał się, czy jednak ta biografia będzie zawodowa, mocna i no nie, nie będzie. Widać, że będzie płytka, płaska i tak dalej, i tak dalej. Blog World of Real cytuje inny fragment tekstu Belloniego, z którym wynika, że twórcy starają się wybielić swojego bohatera. Michael opiera się na założeniu, cześć Madame R na TikToku, na założeniu, że agresywny ojciec bohatera sprawił, że Michael stał się bardzo niepewnym siebie, ale nieszkodliwym Piotrusiem. Witam bardzo serdecznie, bo widzę, że w tym momencie doleciało dużo osób na TikToku. Rozmawiamy sobie o biografii Michaela Jacksona pod tytułem Michael, oczywiście o filmie, gdzie ja byłem. Potem dzieciństwo przerażające, którego został pozbawiony. Sytuacja ta została wykorzystana przez złych ludzi, którzy dostrzegli okazję, by wyciągnąć z niej korzyści. Scenariusz w bardzo agresywny sposób próbuje przedstawić Michaela jako niewinną ofiarę. Takie jest ich prawo, no jak najbardziej, no ale zobaczymy. Film Michael wyreżyseruje Antoine Fuqua, facet odpowiedzialny m.in. za Dzień Próby czy Bez Litości z Denzelem. No zobaczymy. Scenariuszem za scenariusz odpowiedzialny John Logan, Gladiator, Skyfall, no więc teoretycznie są to uznane marki, no ale czemu tak stwierdzono, no nie wiem, co mogę powiedzieć. Tytułową rolę zagra, sekundkę, pauza, zagra Jaffa Jackson, bratanek zmarłego w 2009 muzyka. No nie wiem, co mam powiedzieć, powiem w ten sposób, to, że ojciec Michaela Jacksona to był kawał buca i rzeczywiście zepsuł mu dzieciństwo, no to się zgadza, bo nie jedną biografię na temat Michaela czytałem, a poza tym w swoim okresie bardzo się interesowałem Michaelem Jacksonem, bo podobała mi się jego muzyka i jego ten cały show, który tworzył, ale czy no okej, dobra, były kontrowersje, to my w tym momencie te kontrowersje powinniśmy dostać, powinno je się pokazać, a nie rzeczywiście wybielać jakoś tak niepotrzebnie. No zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy obejrzę, oczywiście, że obejrzę ten film, nie ma innej możliwości, panie i panowie, bo tak jakoś wyszło, że trzeba to wszystko oczywiście obejrzeć. Ja akurat Michaela, jak mówiłem, wcześniej lubię. Podoba mi się jego muzyka. Cały czas słucham jego piosenek, więc nie wiem, czemu miałbym rzeczywiście o tym nie mówić. Tutaj patrzę jeszcze, co mam Wam do... Michael już był omówiony, to mam jeszcze do powiedzenia. Słuchajcie, teraz jeszcze, zanim przejdziemy do tematu głównego, kilka informacji w formie krótkich shortów, które Wam chciałem przedstawić, panie i panowie.
Więc Anthony Hopkins, szalonym naukowcem Moro, jak Marlon Brando podaje Deadline. Zapracowany ostatnimi czasy Anthony Hopkins znalazł się dla siebie nowy projekt. Zagrał główną rolę w adaptacji książki H.G. Wellsa pod tytułem Wyspa doktora Moro. Film nosi tytuł Eyes in the Trees. Jeżeli pamiętacie ten film z Marlonem Brando, między innymi, kto tam jeszcze był, Ron Perlman, Val Kilmer, i to wiecie, że to było beznadziejny film. Najbardziej zarobionym aktorem jednak, inaczej, najlepiej zarabiającym aktorem za zeszły rok nie jest Margot Robbie, nie jest Tom Cruise, ale, no właśnie, ale kto? Adam Sandler, panie i panowie. Adam Sandler za zeszły rok zarobił 73 miliony dolarów i jest najlepiej opłacanym aktorem, mówię oczywiście o 2023 roku, a na drugim miejscu znalazł się Margot Robbie, która zarobiła 59 milionów dolarów. Tragedia na planie serialu filmu Rust. Pamiętacie, że tak, operatorka Helena Hutchins zmarła. Pani zbrojmistrzyni Hanna Gutierrez-Reed otrzymała wyrok. Uznano ją za winną nieumyślnego spowodowania śmierci. Została jednak oczyszczona z zarzutu manipulowania dowodami. Kara 18 miesięcy i grzywna w zawieszeniu. Oczywiście będą się odwoływać. Bambi znów sierotą. Okazało się, że film, bo wiadomo, że Disney przynosi wszystkie swoje animacje na filmy aktorskie, jest bez reżyserki. Kolejna pani odczepiła się, odeszła i już nie robi tego filmu. Więc czy Bambi powstanie kiedy? Zobaczymy. Biorąc pod uwagę, że Iger czyści projekty, powiedziałbym, że wywalą również ten. I Vinnie Jones nie powróci jako Juggernaut w filmie Deadpool i Wolverine. Powiedział, że bardzo chętnie, ale nie ma takiej możliwości, ponieważ zakładanie tego kostiumu to było po prostu bardzo męczące, psychicznie wyniszczające i ja tego więcej nie chcę, więc Juggernaut nie powróci w tymże filmie. Zdarza się, co tutaj poradzimy. Jak biografia, to powinno być wszystko, a nie pomijać niektórych rzeczy. Zgadza się, powinno być wszystko, bez owijania w bawełnę i dziękuję bardzo, więc ja nie rozumiem, czemu to się bronią, bo w tym momencie widzowie sobie i tak sami wyrobią zdanie, powiedzą, o, w porządku, no to ja w tym momencie wiem co i jak, i wiem, jak to miało wyglądać i nic więcej nie na ten temat, no, ale zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Słuchajcie, więc przechodzimy do Oscarów, bo ważne w tym momencie to nie jest tak, że mamy film, zrobiliśmy super, świetny film, nagle okazało się, że jest rewelacja, mamy szansę, dobry temat, świetni aktorzy, fajni operatorzy, muzyka i tak dalej, i tak dalej. I zgłaszamy go do kandydatury do Oscara. No nie ma takiej opcji. Są pewne wymogi, pewne zasady, które musimy spełnić. Ja o tym już mówiłem jakieś 2 lata temu, ale to już weszło przy okazji tych Oscarów, więc chciałem o tym wam powiedzieć, bo te zmiany są, delikatnie mówiąc, iście absurdalne, głupie, beznadziejne, amerykańsko-poprawne politycznie, krótko mówiąc, więc zobaczymy, jak to wy odbierzecie. Słuchajcie, jedziemy z koksem. Amerykańska Akademia Sztuki Wiedzy Filmowej ogłosiła szereg zmian, które znajdą się w regulaminie Oscarów, począwszy od tej ceremonii. Są w nich nowe wymagania, jakie spełnić będą musiały filmy ubiegające się o Oscary. No, to rzeczywiście, słuchajcie, nie będę tutaj wchodził więcej, przeczytam wam o co chodzi. Opracowano 4 tak zwane standardy. Od 2024 roku wymagane będzie, aby filmy ubiegające się o Oscara spełniły 2 z 4 standardów. Czyli 2, czyli nie jest najgorsze. Słuchajcie, pierwszy standard, standard A, dotyczy tak zwanej reprezentacji na ekranie tematów i motywów narracyjnych. Podzielony na 3 kryteria standardy zostanie spełniony, jeśli choć jedno z wyznaczonych kryteriów zostanie spełnione w filmie. Lecimy. Kryterium A1 dotyczy aktorów w rolach głównych i dużych rolach drugoplanowych. Przynajmniej jeden z takich aktorów musi przynależeć do mniejszości etnicznej, m.in. Azjatów, Latynosów, Czarnoskórych lub Indian. W porządku, zgadzam się. I tyle w tym momencie, drodzy widzowie, pytanie jest do was na wszystkich platformach. Jak wy, w ogóle nie patrzę na Instagrama, tutaj coś, to ja cię krzyczę, tyle ludzi. Cześć, Seba z Mazur, witam bardzo wszystkich serdecznie, bo zapomniałem. Ale mamy taki motyw, że muszą się pojawić Azjaci, Latynosi albo Indianie. No i na przykład pytanie do was. Kręcę film o II wojnie światowej. I teraz mi powiedzcie, gdzie ja tam mam wrzucić Indian? Albo Latynosów. Bo to nie to, że mamy lądowanie w Normandii i tam powiedzmy raz za Zatowym Hanksem pojawia się 20 tysięcy innych i tam będą w porządku. No nie, to ma być jedna z głównych ról. Albo jedna ważna rola drugoplanowa. Kręcimy film o Egipcie, tak? No przy tym momencie Steven Spielberg, jeżeli popatrzycie, to nie mógłby zgłosić szeregowca Ryana do nominacji do Oscara.
bo nie ma takiej opcji. Kleopatra, zapomnij. Ben Hur, no co ci, gdzie, skąd, jak? Lecimy dalej. Kryterium A2 dotyczące obsady filmu. 30% wszystkich aktorów w rolach drugoplanowych i na dalszych planach musi reprezentować konkretne grupy, to znaczy kobiety, mniejszości rasowe, etniczne, LGBT oraz ludzi z niepełnosprawnością fizyczną. Tak, powiedziałem to. I teraz zastanówcie się, mamy RODO. I jak to ma teraz wyglądać, że bierzemy, nie wiem, facet ma, bierze tablet, no dobra, rozumiem telefon, ale bierze tablet, nagle mówi, okej, potrzebujemy kolesia do roli, ale kurczę, ty, ale czy on ma niepełnosprawność fizyczną? Jeżeli widać, to widać, ale na przykład, czy on jest gejem? No to idź go zapytaj, no nie mogę, bo jest RODO, tak, to jest niezgodne z prawem. Nie możesz kogoś zatrudniać albo zwalniać z racji tego, że ma takie, a nie inne przekonania, prawda? Więc co? Więc w tym momencie jak oni chcą to obejść? Jak oni to stwierdzą, że co? Okej, w porządku, no to my mamy tak, że zatrudnimy. Wiesz co? Kurczę, no popatrzcie. No bardzo mi przykro, no bardzo mi przykro, Januszu Gajosie, zatrudniłbym ciebie, ale my planujemy, że ten film będziemy wysyłać jako polskiego kandydata do nominacji do Oscara, więc nie możemy ciebie, Januszu Gajosie, zatrudnić, bo ty jesteś hetero, a my potrzebujemy aktora, który jest gejem, więc my nie weźmiemy ciebie, jednego z najlepszych polskich aktorów z Ostrony, tylko weźmiemy jakiegoś aktora, który otwarcie mówi, że jest. No, nie ogarniam tego, naprawdę nie ogarniam, jak można coś takiego zrobić. Ja wiem, że to już w tym momencie jest poprawność polityczna, ale posunięto już troszeczkę do absurdu. Kryterium A3 określa główny wątek fabularny. Przynajmniej jeden z filmowych wątków musi dotyczyć wyżej wymienionych grup mniejszościowych. Czyli film musi być o którejś z tych grupie. Czyli nie możesz sobie zrobić, jakiego filmu chcesz, bo gdzieś tam musi być jakiś wątek, jeden z ważnych wątków, musi być wpleciony coś w ten sposób. No ja po prostu już w tym momencie wymieniam. Co prawda, jeden z tych trzech musi być spełniony, ale to samo z siebie. Ja jestem ciekaw po prostu, jak to będzie wyglądało. To było A, kryterium A, teraz standard kryterium B. Standard B związany jest z ekipą filmową i znów musi zostać spełnione jedno z trzech konkretnych określonych kryteriów. Ok, B1 ekipa filmowa. Kryterium B1 dotyczy castingu, zdjęć, muzyki, kostiumów, reżyserii, montażu, fryzur, charakteryzacji, produkcji, scenografii, dźwięku, efektów specjalnych i scenariusza. Co najmniej dwa z tych działów muszą być reprezentowane przez wymienione wyżej grupy. Kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBT, ludzie z niepełnosprawnością fizyczną. Do tego co najmniej jeden z tych działów musi być kierowany przez osobę reprezentującą mniejszości rasowe bądź etniczne. Czyli to już nie będzie, że słuchaj, zatrudniamy najlepszych, bo my chcemy zrobić najlepszy film, bo my chcemy dostarczyć wam najfajniejszą produkcję, bo my chcemy zrobić po prostu genialny film, tylko my musimy wybrać najlepszą z tych, których mamy dostępnych. Więc ponownie kręci Spielberg film i po raz wtóry, wiadomo, zatrudnia Janusza Kamińskiego jak zawsze od wielu, wielu lat, wiadomo, współprace genialne, nominacje, Oscary i tak dalej i mówi, kurde Janusz, wiesz co, zatrudniłbym ciebie, ale ty masz żonę i dzieci. Co ty głupi jesteś w ogóle? No nie mogę cię wziąć. Potrzebuję kogoś innego. Dalej. Wojtek Smarzowski kręci film, mówi, dobra, biorę Radka Ochnio. Radosław Ochnio zrobi mi dźwięk, w porządku. No Radek, nie mogę. No nie mogę, no co ty? Żona. Byś miał przynajmniej. Wiecie, do czego to. W tym momencie to jest paranoja. Abstrahując od tego, że w tym momencie powiem brzydko, gówno to obchodzi kogokolwiek, producenta, reżysera, co ja robię w domu, jakie mam preferencje, a tutaj nagle muszę to powiedzieć, muszę się z tym obnosić, muszę się z tym tłumaczyć. Dla mnie to jest beznadziejne, to jest debilne, to jest po prostu w tym momencie chore. To jest poprawność polityczna posunięta do potęgi N. To już w tym momencie jest za bardzo odjechane. Dalej, kryterium B2. Inne istotne role. Pamiętajcie, że jedno z tego musi być spełnione. Nie to, że jedno powiedzmy z A, nie, jedno z A, jedno B, jedno z C. Kryterium B2 określa, że przynajmniej 6 osób niższego szczebla ekipy powinno reprezentować mniejszości rasowe i etniczne. Czyli ty nie możesz na przykład wziąć najlepszego, tylko musisz wziąć najlepszego z określonym kolorem skóry. To jest dopiero rasizm, nie? Słuchajcie, lecimy dalej. Dopiero się rozkręcamy. B3, skład ekipy filmowej. Z kolei kryterium B3 wymusza na twórcach chcących ubiegać się o Oscary to, by co najmniej 30% ekipy stanowiły kobiety, osoby reprezentujące mniejszości rasowe i etniczne, osoby LGBT oraz ludzie z niepełnosprawnością fizyczną. Czyli to samo.
Ja tego nie neguję, bo rzeczywiście powinno tak być, że powinno być równouprawnienie, ale w tym momencie to jest na takiej zasadzie, że mamy 10 osób i wybieram tego najlepszego. Nie tego najlepszego, który się kwalifikuje przez kolor skóry albo przez powiedzmy swoje preferencje, tylko najlepszego z najlepszych, wiesz, no i to wszystko. I to już jest schiza. No i jeszcze jest standard trzeci, standard C. Standard C określa tak zwany dostęp do przemysłu oraz szansę rozwoju, podzielono go na dwa kryteria i obydwa muszą być spełnione. Tak jak w przypadku A i B, wystarczył jeden, tutaj obydwa. Kryterium C1, płatne praktyki oraz staże. Wymaga od dużych studiów filmowych i dystrybutorów, by kobiety, osoby z mniejszością i tak dalej, to wszystko, co już mówiłem wcześniej, miały dostęp do organizowanych przez takie studia płatnych staży z różnych działów. Z kolei mniejsze studia i niezależni dystrybutorzy muszą mieć na płatnych stażach co najmniej dwie osoby z wyżej wymienionych grup. Ja teraz tak zapytam, a co jeżeli nagle się okaże, że w danym, nie wiem, studio operuje, niech będzie w Kuala Lumpur albo nie wiem, gdziekolwiek i na przykład tam nie ma Latynosów, którzy chcą Kuala Lumpur, Latynos, dobra, nieważne. Nie ma jakiejś konkretnej etnicznej mniejszości i nie ma tam po prostu, to oni totalnie mają wywalone na film i ich to nie interesuje. Co wtedy? Co, będzie kara? Kryterium C2, możliwości szkoleniowe. Ogólnie to jest, ten C jest dobry, ten pomysł C jest dobry. Kryterium C2 dotyczy zaś możliwości szkolenia i rozwoju umiejętności pracowników ekipy filmowej. Mówiąc krótko, muszą być zapewnione dla wyżej wymienionych grup osób. No i genialnie. No i kryterium C1 i C2 jest genialne. Jak najbardziej bardzo dobrze, ponieważ powinni się wszyscy szkolić. To widzę, że jest standard D. Zaraz się odniosę do Waszych komentarzy, bo widzę, że ich jest całe mnóstwo. Ale dla mnie to jest po prostu kryterium C. Zgadzam się z zastrzeżeniem. Ostatni standard D poświęcony został tak zwanej komunikacji z widownią. W zespołach zajmujących się szeroko pojętym marketingiem muszą znajdować się kobiety, mniejszość i tak dalej. Ludzie z tych grup muszą też zajmować kierownicze stanowiska. Czyli po raz wtóry w standardzie D musimy mieć osoby, które tak się identyfikują. A jeżeli na przykład powiedzą, że nie, dziękuję bardzo. Ja w tym momencie nie będę mówić, jakie mam preferencje. No, kolor skóry, no tego nie, oczywiście nie ukryjemy. My w sobie tym bardziej nie powinniśmy w żaden sposób. Ale co? No oni powiedzą, sorry, to cię nie zatrudnimy. To pomyślcie, jakie tutaj będą teraz jaja nagle w zasadzie, że nie zatrudnili mnie, bo jestem hetero. I lecimy do sądu, a w Ameryce uwielbiają się skarżyć. Wiem, mieszkam w Irlandii, to jest podobnie. Chyba to rzeczywiście Irlandczycy zawieźli do Ameryki. Czy coś jeszcze jest? Tutaj rzeczywiście jeszcze jest, widzę trochę. Pauza, pauza. Nie będziemy ci reklamować nic. Zmiany mają na celu poszerzenie dotychczasowych zasad, aby odzwierciedlić różnorodną globalną populację, zarówno w procesie tworzenia filmów, jak i wśród widzów, do których te filmy docierają. Akademia jest zaangażowana do tego, by pełnić ważną rolę w urzeczywistnieniu tej rzeczywistości. Urzeczywistnieniu tej rzeczywistości. Pięknie. Wierzymy, że zaproponowane przez nas zmiany będą katalizatorem długotrwałej i ważnej zmiany w naszym przemyśle. Witam je bardzo serdecznie widzów na TikToku. Oświadczyli reprezentujący Akademię David Rubin oraz Dawn Hudson. I teraz mam takie pytanie do Was. Tutaj może mogę właściwie to wyłączyć, bo wiadomo, jak to jest. Ale co jeśli osoby nie będą zainteresowane? Mamy na przykład sporty, gdzie no nie ma powiedzmy zainteresowania jednych czy drugich. I co na przykład wtedy? A, sekundkę, tutaj się TikTok. No tak, nie ma rzeczywiście, nikt nie jest zainteresowany oczywiście. Proszę bardzo, masz drogi i TikToku, niech się śmiga dalej. Bo na przykład mamy sporty, gdzie no, w hokeju, zabrzmi to brzydko, ale w hokeju przeważnie grają białasy, nie? Ciężko znaleźć, bo to po prostu innych nie interesuje. NASCAR, dalej Ameryka, również to jest tak zwany sport redneków, czyli tego amerykańskiego ludu i nie ma. I znajdziemy też sporty ściśle, powiedzmy, etniczne i no i co zrobimy w tym momencie? Będziemy na siłę nagle mówić, chodź, 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 bo masz odpowiedni kolor skóry? Albo nie, do, no, paranoja po prostu. Ja rozumiem, że powinniśmy mieć równouprawnienie kobiety, mężczyźni i tak dalej. Wszystko zgadzam się, no ale róbmy to z głową, bo po prostu, bo inaczej to jest, inaczej oszalejemy po prostu. Już patrzę, co piszecie. Wiktor Z. Cześć, jednak jestem pewnie na chwilę, bo zaraz jeszcze na chwilę idę spać. Słyszę, że czytasz zasady Oscarów, absurdalne i to jest tyle. Tak, zgadza się. Ten live kończymy gdzieś za jakieś, powiedzmy, pół godzinki i potem za 12 mniej więcej zaczynamy live Oscarowy. Ten sam proces dobierania ekipy pisania scenariusza będzie zajmować więcej niż produkcja i trwanie filmu razem wzięte.
No wyobraź sobie, naprawdę wyobraź sobie, bo czasami jest tak, że piszesz scenariusz i masz już w głowie aktora. Wiesz, czasami jest tak, że ja tam na przykład mam podczas czytania książek, że kiedy czytam książkę, no to bardzo sobie lubię zwizualizować daną postać jako daną aktorkę czy aktora. Wtedy rzeczywiście jakoś fajnie wygląda. A w tym momencie nagle miałeś, nie wiem, Denzela Washingtona w głowie, to nie, słuchaj, nie może być, bo Denzel, wiadomo, jest czarnoskóry, aktorów o tym kolorze, o ekipę mamy. W tym momencie musisz wymyślić, nie wiem, Jackie Chana na przykład. No, może dojść do herezji, po prostu do kretyńskich wyjść. A jak ktoś na przykład nie chce się ujawnić jako lesbijka, a teraz wszyscy się dowiedzą, że operatorka ma taką, a nie inną orientację, to uczucia takiej osoby już się nie liczą? No widzisz, nie musisz się ujawnić, ale nie dostaniesz pracy. Mówię ci, to będzie tyle pozwów, bo Ameryka kocha pozwy, to po prostu będzie masakra. Zaraz wam przedstawię listę filmów, które w tym roku nie spełniły wymogów. To jest 56 filmów z tych zgłoszonych do Oscarów. Marcinie, spokojnie, bo Oscara nigdy nie dostaniesz, albo dostaniesz nominację, ale ktoś wygrany wygarnie tego live'a i masz po Oscarze. Ja już, wiesz, biorąc pod uwagę to, co ja mówię, piszę i tak dalej, ja byś, słuchaj, byś połaczył mojego Twittera, to byś oszalał. Czyli kolejna część Deadpoola będzie się przeciągać na przykład przez rok, bo nie możemy znaleźć make-upistki odpowiadającej karnacji. Może się okazać, że wiesz, że dziękuję bardzo, mamy super, świetną pod ręką, no bo w tym momencie masz Oscary, tak? Nawet popatrzcie, ja obejrzałem wszystkie filmy. Jeszcze mi zostało tylko do przesłuchania piosenki Oscarowej, już będę na zicher. Wszystkie filmy, które były nominowane do Oscara, mam obejrzane. I w tym roku takie chłamy powrzucali, takie badziewia, że tego się po prostu nie da ogarnąć. Naprawdę, jak obejrzałem Kolor Purpury, to stwierdziłem, jaki, dlaczego, za co, po co ten film jest nominowany do Oscara. To po prostu jest masakra. Cześć, serducho na TikToku, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Są takie niektóre produkcje, że po prostu aż jest źle. Tutaj Sasi pisze, wymogi jak złoto, tylko kulawy gej Indianin w kosmosie ma szansę na nagrodę. No, jakoś tak rzeczywiście, no to jest po prostu głupie. No, ja rozumiem, że ja osobiście, kiedy piszę scenariusz, no to nie mam w głowie zakodowanego, powiedzmy, tak akurat ja mam danego stereotypu, co nie, ale są role, gdzie nie możesz mieć. No wyobraźcie sobie w tym momencie, że macie Kolor Purpury rzeczony, wiadomo, akcja toczy się na południu Ameryki, wiadomo jakie klimaty, i nagle musisz powiedzieć, nie, słuchaj, stary, tam musisz wrzucić Azjatów. Musisz wrzucić Azjatów, no. Musi być, dobra, masz Azjatów, no dobra, bo oni rzeczywiście byli, ale to w tym momencie jeszcze musisz rzucić, wiesz, Latynosów, jeszcze musisz wtedy, może, no, po prostu paranoja jakaś, to się dzieje, wiesz, to się dzieje głupie. Panie, skończy się tak, że ludzie będą zatrudniani, aby spełnić te warunki, a nie będą miały nic do zrobienia. No tak też może być, powiedzmy, wiesz, będziesz asystentem asystenta, asystenta producenta, dyrektora, reżysera i dziękuję bardzo. I tak to będzie wyglądało. Jest chore, to jest po prostu dla mnie chore. Ja rozumiem, że chcę, ażeby, ja też chcę, ażeby ludzie, żeby mieli równouprawnienie, żeby nie było żadnego tego badziewia, no ale tak się w tym momencie tego się tak się rozwiązać nie da. Bo to może po prostu dojść do dziwnych spraw. Teraz mam, słuchajcie, to jest artykuł z TVP.pl, więc nie rzucaj mi tutaj bluzgami, na razie przynajmniej. 56 filmów nie sprostało nowym wymaganiom Akademii. To jest artykuł sprzed 3 dni, więc będzie ciekawie, słuchajcie. Zasady kwalifikacji, o nich nie będę mówił, bo to o nich już dopiero co mówiłem. Do niedawna reguły były inne. W tym roku także obowiązało, ale tylko na pierwszym etapie kwalifikacji. Wybrano wówczas 321 filmów. I w tym momencie, panie i panowie, zaczęła się jazda, to się pozmieniało. Reprezentacja, ok, to już mówiłem wszystko i to nie będę teraz przeczytał razy czwarty. No i które filmy powalczą o Oscara? Biorąc pod uwagę wprowadzone w tym roku zasady, 56 produkcji nie może być nominowane w kategorii najlepszy film. Czemu? Bo nie spełnił zasady. I słuchajcie, wśród odrzuconych są takie tytuły jak Ant-Man i Osa Quantumania, Inwestorzy Amatorzy, Marvels, Taylor Swift The Eras Tour, czy Twórca. Okej, większość tych filmów widziałem, nie, no i większość z tych filmów jest akurat słaba. Ale nie oznacza to jednak, że te filmy zostały całkowicie wykluczone z wyścigu Oscarowego. Mogą walczyć o nominacje w innych kategoriach technicznych. 16 stycznia dobiegło głosowanie i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym momencie, no, miałem nadzieję, że podadzą listę 50 wszystkich 6 filmów, ale niestety tak się nie stało. Ale słuchajcie, takie nawet wielkie tytuły, no, Ant-Man i Osa Quantumania. No dobra, no wiadomo, że nie dostaną Oscara w kategorii najlepszy film, ale już tu pokazuje, że nawet studia wielkie, Ant-Man i Osa i Marvels, to jest Disney.
To jest Disney, więc no, jedni z największych, tak? Inwestorzy, amatorzy nie kojarzą, to jest chyba bodajże Netflixowy ten. Taylor Swift, tego akurat nie widziałem, tego filmu nie wiem. Twórca to jest Netflixowy, przynajmniej film jest na Netflixie. Film jest słaby, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o efekty specjalne, super świetny. Zresztą rozmawiałem chyba z 2 godziny na ten temat z Adamem Nowakiem i tutaj się zgodzę. Polecił mi ten film, powiedział, film jest słaby, ale efekty specjalne są genialne. Reżyser Łotra 1. No i w tym momencie wyobraźcie sobie, że takie wielkie produkcje nie mogą się dostać, a co dopiero w tym momencie kraje, gdzie wiecie, no w tym momencie kręcisz, pomyśl sobie, kręcisz produkcję, kręcisz film w jakiejś Mongolii, Kazachstanie, czy innych ociopinkach wielkich i ty musisz z zagranicy na przykład sprowadzać osobę, ponieważ, no bardzo mi przykro, ale nie mamy, tak się zdarzyło, nie mamy osób odpowiadających naszym wymogom. No i co wtedy? To jest po prostu jakaś bzdura, panie i panowie. Mówiło się, że matura to bzdura. Nie, nie, matura to bzdura. Po prostu bzdura to jest to, co tutaj się dzieje i rzeczywiście jakoś tego tak nie możemy zrobić. No oczywiście ja mogę, co ja mogę tutaj zrobić? Ja mogę tutaj zrobić nic. Oczywiście, że mogę zrobić nic. Jak kiedyś Kasia Kilich śpiewała, że będzie robić nic, no to ja też powiem, że będę robić nic, bo nic nie potrafię, nie mogę akurat w tym aspekcie zrobić. Już tutaj patrzę, co się... co tutaj piszecie dalej. A dalej pisze, oj, co wymyślili, chyba mieli coś z głową, przez to coraz mniej dobrych filmów. Jeżeli chcecie obejrzeć ciekawy film, który właśnie w fajny sposób traktuje cały ten amerykańską poprawność polityczną, American Fiction z Jeffreyem Wrightem. Świetnie, naprawdę bardzo fajnie pokazuje, jak Ameryka jest stereotypiczna. Jakim to jest stereotypem po prostu, koszmarem. I rzeczywiście masz rację. Jurek pisze, akurat usprawiedliwie filmy typu Kolor Purpury nowe zazwyczaj dostają jeden, max dwie nominacje w kategoriach, w których nie mają szans, ale żebyś zapełnić tabelki, to się je nominuje. No oczywiście, że tak, wiesz, gdzie mam mój kapownik z nagrodami. Ale takich filmów akurat słabych było więcej, wiesz, które rzeczywiście nie powinny. Rustin, również film obejrzałem. Okej, okay, w porządku, może być, ale film nie jest genialny. Za to American Fiction bardzo mi się podobał. Kolejny film, Killers of the Flower Moon. Bardzo mi przykro, to jest Martin Scorsese, ale według mnie to nie jest wybitne kino. Ja aż naprawdę ubolewam, że nie czarujmy się pewnie. Lily Gladstone pewnie dostanie Oscara, a nie zasłużyła, bo są aktorki, które lepiej, bardziej ciekawsze filmy zrobiły. To tutaj mamy dalej. Maestro. Maestro też jest ok, ale nie jest to wybitne dzieło. Patrzę tak jeszcze dalej po tytułach. Na przykład za zdjęcie dostał El Conde, czyli hrabia. Ja obejrzałem ten film i mówię, co to jest za badziewie, co to jest za syf, jak taką produkcję można było wypuścić. Ktoś to zrobił, dostali nominację za zdjęcie. Mimo, że zdjęcia akurat są dobre, ale to powinien być jakiś wymóg normalnie. Barbie to jest film ok. Gdyby to nie była Barbie, to była to zwykła osoba, to nawet by o tym nie mówili, więc kategorie techniczne dla nich jak najbardziej mogą być. Napoleon też nominowany w kategoriach technicznych, kostium, a to jest beznadziejny film, zresztą dobrze wiecie, bo robiłem recenzję tego filmu. Tutaj mamy jeszcze dalej takich produkcji, które nie powalają. Society of Snow, film międzynarodowy. Okej, okay, ja osobiście dużo bardziej wolę dramat w Andach, ten z lat 90. Ciekawszy, lepiej zrobiony. Ten po prostu obejrzałem i było na zasadzie dobra, w porządku, obejrzane i dziękuję. Dziękuję bardzo. Odhaczone i to wszystko. Tak patrzę w kategorii najlepszy film. Barbie jest nominowana też po raz wtóry. Za jakie grzechy, po jaką cholerę. Maestro, Killers of the Flower Moon. To są właśnie akurat te, jak tutaj napisaliście, odhaczyć. W ramkach, no bo wiadomo, że no nie może być film o Indianach nie nominowany. Patrzę dalej, tutaj jeszcze mamy jakieś produkcje. The Creator, czyli twórca jest właśnie za dźwięk, ale to ja mówię, techniczny film jest dobry, więc nie rozumiem, czemu było nie. Tym bardziej, że nominowany jest również za efekty specjalne. Napoleon, czyli efekty specjalne i troski. May December jest za scenariusz. Okej, okay, scenariusz ciekawy i intrygujący, ale z drugiej strony nie mamy nominacji aktorskich, a tam powinny być. Więc naprawdę to, co się dzieje, to jest po prostu woła o pomstę do nieba. Ale żeście się rozpisali, już tutaj patrzę. Za niedługo się okaże, że film osadzony w Ameryce, który opowiada o nienawiści wobec niewolników, to na przykład niewolnicy to będą biali, którzy gonią. Może tak być, stary, może tak być, co ci będę mówił. To może akurat dobre, bo może rzeczywiście tak jest, no ale wiesz, no to są różne.
Akurat twórca chyba został dopuszczony do trzech kategorii, chyba na zasadzie znaj łaskę pana. Tak, on jest, tak jak mówiłem, w kategoriach technicznych. No nie wiem, wiesz co, powinno być w tej zasadzie, słuchaj, jeżeli mamy film poniżej 7.0 na film webicznym na IMDb, stop klatce, czy skruch mówi, że ten film jest beznadziejny, to nie dajemy. Nawet nie dajemy do możliwości nominowania do Oscara, no bo to jest po prostu jakieś jaja. Tego Boba trzeba wywalić, wysłać do Oscarów, by zrobił porządek, a Igera z Disneya. No chyba rzeczywiście tak. Jak dla mnie Barbie to głupi film i nie powinien mieć nominacji. Barbie to nie jest głupi film, ale on nie jest, to nie jest film wybitny. Gdyby zamiast Barbie to była po prostu jakaś zwykła Joanna, czy jakaś tam inna, inna, jak się, ja, Stanowski robi jakiś program teraz ostatnio o jakiejś tam Polce w Stanach, to byśmy na to nie zwrócili uwagi w ogóle, bo to nie jest żaden film wybitny. To jest taki film, który obejrzeliśmy w porządku. Dziękuję bardzo. Ja w tym momencie nie pamiętam ról, co tam się działo w Barbie, ale tak akurat było. Nie mam pojęcia. AI od Google będzie pisać scenariusze do nowych filmów. Oj, będzie. Może rzeczywiście tak się wydarzyć. Ja mam wrażenie, że niektóre filmy się nominuje za twórców, bo przecież Scorsese, Ridley Scott, jak nie dać przecież chłopu za Gladiatora. Ale pamiętaj, że Scorsese nie dostał za Wściekłego Byka, nie dostał za Ulicę Nędzy, a dostał za remake. Tak zwany remake, bo Departed, tak chyba do się tytuł, to była wersja filmu azjatyckiego, więc w taki sposób. Ridley Scott skończył na Kill 'Em All i od kilku ładnych lat on nie robi dobrych filmów. My w tym momencie z Mają oglądaliśmy, co piątek sobie siadamy, robimy sobie kino Bambino, jak ja to nazywam, i teraz na przykład skończyliśmy oglądać Obcego, cztery części Obcego i mówię, słuchaj, jeszcze są dwie, jest Prometeusz i jest Przymierze, Covenant. My jak chcesz, możemy obejrzeć, ale nie musimy, bo Prometeusz jest ok, ale Covenant to jest bzdura, totalna bzdura, syf, a obydwie robił Ridley Scott. Tutaj też Napoleon, no nie jest dobry, facet się skończył dawno i co tu mu powiedzieć, nic nie da się mu powiedzieć, po prostu niech spada na drzewo i dziękuję bardzo. Tak jakoś to jest zrobione, tak jakoś to jest wymyślone, ktoś tak sobie wymyślił i my niestety na to nie mamy wpływu. A może mamy, może rzeczywiście od tego, co my zrobimy, jak my rzeczywiście do tego wszystkiego podejdziemy, może rzeczywiście to będzie najważniejsze. Mam nadzieję, że ktoś stwierdzi, ok, w porządku, niech tak będzie, tak też zrobimy, tak też uczynimy, może. No byłoby idealnie, byłoby genialnie, co? Chciałbym rzeczywiście, żeby tak było, no ale tak no, niestety póki co, panie i panowie, póki co nie ma. Tutaj muszę jeszcze sprawdzić jedną rzecz i już będę z powrotem. Dostosowanie, tak, przekierowanie, tak i super. Słuchajcie, panie i panowie. Tak, dobrze. Słuchajcie, panie i panowie, no jest dziwnie, jest zaskakująco, ale mam nadzieję, że będzie ciekawi, będzie lepiej, będzie fajnie. Dla tych, którzy są tutaj z nami, przypominam, można jak najbardziej włączyć wspieranie, czy to przez YouTube'a albo przez Patronite'a, nieważne w tym momencie, które klikniecie. Takie są zasady same na jednej i drugiej. Widzicie, u mnie jest jasno, zasady są takie same dla wszystkich, wszystkie platformy i tak dalej. Nie ma kombinowania, nie ma śmigania. 23.40 zaczynamy, czyli za 3 godziny zaczynamy live Oscarowy. Dla tych, co to oglądają na YouTubie, kiedy skończy się ta transmisja, to Was przekieruje automatycznie na tamtego live'a, więc możecie wtedy dać przypominajkę, możecie śmigać sobie będziecie. No, oczywiście to wrzucę na wszystkie te Discordy, Facebooki i tak dalej, mimo że teoretycznie nie powinienem, bo teoretycznie YouTube i tak dalej, te wszystkie inne rzeczy poprzypominają, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a za tydzień normalnie widzimy się za tydzień, ale póki co Oscary i widzimy się już za 3 godziny, panie i panowie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy wieczór, było chciałbym powiedzieć super świetnie, ale ta sprawa z Oscarami bardzo mnie, z zasadami bardzo mnie rozświerciła, ale będzie dobrze. A ja za dzisiejszy wieczór Wam dziękuję i widzimy się za 3 godziny. Cześć. Okej, skończyliśmy już z głównego, w tym momencie jeszcze TikToka. Dziękuję bardzo, drogie TikToki, było mi niezmiernie miło. Zakończę transmisję, tak. Dziękuję Wam bardzo, słuchajcie, było fajnie. Podoba mi się, że komentujecie, że cały czas tutaj jesteście, to rzeczywiście jest dla mnie ważne. Jak mówiłem, muszę jeszcze poprawić. Dzisiaj było bardzo dobrze, bo akurat miałem już podłączoną tą inną kamerę i byłoby dużo lepiej, bo przy okazji byłby fajny dźwięk. Ale jakoś tak się stało, że się nie udało, ale czekajcie, jeszcze Instagram przecież jest. Muszę jeszcze Instagrama wyłączyć, zakończyć transmisję. Transmisja zakończona, dobra, poszło. Więc
Taki format, czyli powiedzmy telefoniczny, również będzie live'ów, Oscarów, oczywiście też będzie. Nie wiem, czy uda mi się akurat ogarnąć, żeby tu jakiś się tekst pojawiał, ale to akurat mam nadzieję, że będzie tylko i że będę Wam mówił, kto wygrał. Przedstawię Wam moje typy. Mam nadzieję rzeczywiście, że się uda, że tak do końca, jeszcze póki co, Akademia nie jest tak bardzo zdecydowana, że dadzą fajne nagrody, bo uwierzcie mi, po obejrzeniu chociażby na przykład pierwszej roli pierwszoplanowej, Annette Bening za Nijad, może niekoniecznie. Dobra rola, ale nie. Ale Sandra Hüller za Anatomię upadku oraz Emma Stone za Poor Things, Biednej istoty, genialne. Naprawdę genialne role, jedna i druga. Tak samo na przykład jest, jeżeli chodzi o rolę drugoplanową. Naprawdę. I to aktorską, bo mamy Emily Blunt za Oppenheimera. Troszeczkę słabsza jest. Jest Daniel Brooks za Kolor purpury, beznadziejna rola. Ja, no, wiadomo, że jak oglądałem film, cały czas porównywałem zarówno jedną, jak i drugą aktorkę do Whoopi Goldberg i do Oprah Winfrey, bo one w oryginale występowały. Tak samo Danny Glovera porównywałem, ale było słabo. America Ferrera za Barbie, Jodie Foster Nijad, Jodie Foster troszkę przesuwana, ale Divine Joy Randolph za Przesilenie zimowe. No może rzeczywiście byłoby akurat tutaj ciekawie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale no cóż, będzie na pewno, mam nadzieję, że nie będzie tak, że uśniemy, bo akurat jakaś taka rola, ale jakaś taka słaba, powiedzmy, ceremonia. Bardzo często jest tak, że nudzimy się i jest po prostu, no delikatnie mówiąc, nierewelacyjnie, więc mam nadzieję, że będzie lepiej w tym roku. Więc dziękuję Wam bardzo teraz. Zawijamy się, przygotować się na Oscar, trzeba się ogolić, w ogóle przygotować żarcie. To pełna noc. Noc pełnych wrażeń. Na szczęście jutro do pracy nie idę, więc do zobaczyska i widzimy się za 3 godziny. Kliknij, cześć.